Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie z mojego nowego studia. Proszę państwa, coś się kończy, coś się zaczyna, nowe studio i w tym odcinku zobaczycie, jak finalnie będzie wyglądało. Na razie jest, jak widzicie, przeddzień montażu. Za moment montaż się rozpocznie, ale zacznijmy tego vloga od początku. Proszę państwa, jeśli czekasz na nowe studio i chcesz, żeby się pojawiały materiały, jak będzie 100 tysięcy w górę, zrobię daily. Wiktoria mnie zabije. Zabije. Więc nie wbijajcie aż tylu. W każdym razie, ja, moi drodzy, jeszcze zabiorę was w podróż do starego studia, zabierzemy kilka elementów, później zobaczycie, jak to tutaj się zacznie prezentować i na końcu efekt końcowy. Proszę zostać, bo dużo fajnych smaczków przez cały odcinek, więc proszę państwa, nie przedłużajmy, lećmy. Jutro, tak jak mówię, z samego rana przyjeżdżają panowie monterzy i montują całość, a ja już mam dobre audio tu, bo jest już, moi drodzy, panele akustyczne już są. Ten najważniejszy kabel do wrzucania filmów, czyli kabel światłowodowy również jest, a cała kozacka reszta tutaj, więc proszę państwa, już za moment wszystko zobaczycie. Lecimy. Moi drodzy, mamy dzień kolejny i chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiejszy materiał powstał we współpracy z marką IKEA. IKEA, kiedy dowiedziała się o tym, że Kaluch się przeprowadza, powiedzieli: ej, robimy mu studio, za co bardzo serdecznie dziękuję. I właśnie w tym momencie mili panowie, których również pozdrawiam serdecznie, zaczęli montaż mojego studia. Teraz widzicie, jak to wszystko wygląda. Zaczyna to powoli nabierać, proszę państwa, kształtu i zaczyna to wyglądać tak jak na wizualizacji, którą dostałem od pani projektant. A propos opcji projektowania w IKEA, proszę państwa, mamy trzy kozackie opcje, o których chciałbym powiedzieć. Jeśli chcielibyście zaprojektować swoje własne wymarzone gamingowe studio, to IKEA przychodzi wam z pomocą. Tak jak wspomniałem, są trzy opcje i na przykład pierwsza opcja to taka, gdzie wybieracie projekt pokoju bez skosów. Wtedy otrzymujecie rzut pokoju 2D, a także kolaż z doborem mebli, jaki powinien być, a także listę zakupów, którą realizujecie w sklepie IKEA. Druga opcja projektowa to taka, z której ja skorzystałem. Tutaj, proszę państwa, nieważne, czy są skosy, czy nie, ponieważ ja u siebie skos mam i jakby nie było żadnego problemu dla pani projektant, by zaprojektować od podstaw wszystko, ale proszę państwa, nie kończy się tylko na meblach. Również tutaj dodatki są dobierane, więc macie cały pokój kozacko zaaranżowany, udekorowany super dekoracjami, a także oprócz rzutu 2D i kolażu z doborem mebli otrzymujecie kozackie wizualizacje 3D. Jak wyglądają moje wizualizacje? Proszę państwa, tak. Miejmy nadzieję, że pokój będzie wyglądał bardzo podobnie. Ja już widzę, że wygląda, kurczę, strasznie realistycznie. W sensie, wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać właśnie. Jak to będzie wyglądać dokładnie, zobaczymy, proszę państwa, już za chwilkę. Znaczy dla was za chwilkę, dla nas, dla mnie jeszcze trochę to wszystko potrwa, ale wygląda obiecująco. No i jest też trzecia opcja, czyli projektowanie mieszkania. Jeśli oprócz pokoju gamingowego chcielibyście zaprojektować inne pomieszczenia, również IKEA w tej kwestii przychodzi wam z pomocą i taka opcja jest dostępna. Całe mieszkanie można zaprojektować również. Można również wykupić opcję transportu i montażu. Ja, szczerze mówiąc, skorzystałem z takiej opcji, natomiast wy, jeśli chcielibyście we własnym zakresie sobie po prostu meble przewieźć albo skręcić, nie ma najmniejszego problemu. Kto co woli. Proszę państwa, więcej info o opcjach projektowania znajdziecie oczywiście w opisie. Ja bardzo dziękuję IKEA za to, że jesteście tutaj i działacie z moim studiem. Natomiast jeśli chodzi o moje stare studio, ja teraz nie mam co robić za bardzo, bo wiecie, no jakby montaż trwa, więc postanowiłem, że skoczę się do domu i zabiorę kilka ważnych atrybutów, które muszą znaleźć się w nowym studio. Lecimy. Proszę państwa, jak widzicie, powrót na stare śmieci. Jeszcze, kurczę, nie spakowałem wszystkich ciuchów, ale mam pewne atrybuty, po które tutaj wróciłem i bez którego nowe studio się totalnie nie obejdzie, czyli, no moi drodzy, trofeum YouTube'a, które już na live ściągnąłem stąd, ale teraz oficjalnie... Widać mnie, dzień dobry. Dzień doberek, dzień doberek. Proszę państwa, za kamerą Wiki. No i co? To na pewno jedzie razem ze mną. Mam pojemnik, ale raczej to mi się nie zmieści, to po prostu wrzucimy do samochodu i przeniesiemy do nowego studia. Poza przyciskiem na milion jest jeszcze przycisk na 100 tysięcy. Tak wyglądały przyciski na 100 tysięcy kilka lat temu, jak dostawałem to. Nawet nie wiem, czy tu jest jakaś data. Kurczę, szkoda, że sobie nie zapisałem daty. W każdym razie te dwa trofea jadą ze mną. Ważne elementy mojego starego studia, ale mam jeszcze kilka fajnych elementów. Miałem 25 urodziny, takie dosyć huczne ostatnio. I proszę państwa, dostałem od moich znajomych neon TK Team Kaluch i to oczywiście będzie na ścianie przyczepione. Muszę sobie to zamontować
pogadać w nowym studio. Ale poza tym mam jeszcze mnóstwo fajnych obrazów od moich znajomych, to już zobaczycie w studio, żeby nie wszystkiego tutaj wam pokazywać i nie spoilerować. Ale od ekipy TK potężny obraz, który mam nadzieję, że zmieści się nad moją ścianą z monitorem. Co myślisz, Wika? No. Powinien się zmieścić w każdym razie. A, tam go chcesz dać, właśnie się zastanawiałam, gdzie go chcesz dać, bo on jest ogromny. Tak, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że moi drodzy, uda się go tam wkomponować, bo jest tak wielki, że mam nadzieję, że mi się w ogóle do auta zmieści. W każdym razie, no to są elementy, po które musiałem tutaj wpaść. Jakby dusza pokoju musi zostać zachowana. W tym pokoju nie było miejsca dla tego obrazu, nie było miejsca dla innych rzeczy, a jak będzie w nowym studio, się przekonamy. Wziąłem sobie też boksa. Do tego boksa będę ładował książki, bardzo lubię czy... Małe perturbacje, proszę państwa, ja widzę jeden pokój, nie chcę, żebym z niego wychodził i to studio, ale no cóż, trzeba się przenieść, zresztą już się jaram nowym. W każdym razie, bardzo lubię czytać książki, mam mnóstwo książek, lepiej żebyście nie widzieli tego, Wika, nie ogarnia gimbala, przepraszam. Pokazałam bałagan, przepraszam. Tak, what's a mess, tam jest straszny mess, widzowie, ładuję książki, zabieramy je do nowego studia i urządzamy wszystko, już na miejscu. Państwa, nie wiem, czy mi się to zmieści, ale próbujemy. Wszystkie moje atrybuty już zapakowane. Ostatni, największy element. Perfekcyjnie. Proszę państwa, dotarliśmy do nowego studia. Mały sneak peek tego, co zobaczycie za moment. Co? No kurczę, tak jak mówiłem, szkoda, że nie mam pudełkowych książek, bo bym sobie... Boże, gier, bo bym sobie ładniej poukładam, ale książki też super siedzą w tej półeczce. Swoją drogą, dobrze już wiecie, że IKEA tutaj, proszę państwa, urządzała cały pokój. Tutaj na przykład jest mega fajna tablica. Ja już sobie nawet okulusika wziąłem, żeby tutaj powiesić, bo zobaczcie, można... Mamy tutaj takie haczyki kozackie, można w dowolne miejsce na przykład je przenieść. Na przykład tutaj cyk i wtedy sobie wieszacie tutaj okulusa, może coś większego potrzeba. Tutaj na przykład Wiki przed chwilą wrzuciła pilot, co prawda ja tak tego pilota nie będę chciał, tu coś pewnie innego włożymy. Tutaj na przykład mamy tasiemkę, więc możemy na przykład, wiecie, złapać sobie, o cyk, jak zarąbiście padzik siedzi, proszę państwa, na takiej tutaj tablicy, więc się cieszę mega, bo wszystko sobie tutaj ładnie poukładam i poaranżuję, zaraz zobaczycie całość. Miałem już wszystko, ale zapomniałem przecież o obrazie, kurde, no więc to jeszcze nie koniec, proszę państwa, muszę się spiąć, wszystko oczywiście bezpiecznie. Muszę wypoziomować ładnie, wbić dwa gwoździe. Myślę, że to ciężkie nie będzie. Tutaj już wymierzyłem, tak to powinno wyglądać, tylko muszę złapać poziom tu i obraz powinien wisieć, więc proszę państwa, let's go. Tak, mniej więcej już złapać poziom, okej. Ciężki obraz, proszę państwa, ale... Let's go! Yes. A tak na początku wyglądały rozmowy z panią Martyną, projektantką, z którą współpracowałem przy tworzeniu pokoju. Super się dogadaliśmy, co zresztą zaraz zobaczycie. Ja mam do ciebie pytanko, czy IKEA ma w ofercie LEDy? Tak, mamy w ofercie LEDy, jak najbardziej. W swoim projekcie bym zaproponowała taką listwę elastyczną, oświetleniową. Ona się nazywa LEDberg. Może ci pokażę na stronie. Zależy mi, wiesz, na tym, żeby było dużo kolorowych światełek. Moi widzowie zresztą też chyba na to liczą, także jak się uda, to będzie super. Tutaj jest taka listwa LEDberg. I tak jak mówisz, z tymi kolorami, to jest dobra opcja pod tym kątem, że możesz sobie ustawić taką migającą opcję, czyli po prostu te kolory się będą zmieniać, albo ustawiasz jeden kolor. Okej, okay, one są w pełni RGB, tak? Że tam te wszystkie... Okej, ekstra. Tak, i też fajnie jest to zaprojektowane, ponieważ to jest elastyczna listwa i możesz sobie ją przykleić w dowolnym miejscu i pod dowolny kształt. Super, no to myślę, że na pewno to zastosujemy. Czy możliwe jest zaprojektowanie sofy w moim pokoju, takie miejsce do odpoczynku poza nagrywkami? Tak, jak najbardziej. W naszej ofercie są też sofy modułowe, czyli możesz sobie stworzyć własną konfigurację pod dane pomieszczenie, dobrać tak moduły, aby było ci po prostu wygodnie. Też możesz wybrać moduł, który jest rozkładany, czyli z miejscem do spania. Okej, super. Ja myślę, że coś na pewno tutaj fajnego wymyślimy. Jak chcesz, to mogę ci pokazać jakieś przykłady. Jasne. Czy sofy, które posiadają w ofercie mają zdejmowane pokrycie, żeby na przykład można było je wyprać w pralce, jeśli będą tego wymagały? Tak, zgadza się. Okay. Jak najbardziej. To jest bardzo fajny benefit w ogóle, jeśli chodzi o nasze sofy. Możesz je wyprać, możesz zdjąć pokrycie, możesz je wyprać lub po prostu jak ci się znudzi, zmienić kolor. Wow, czyli zmiana koloru jest możliwa. Jo, super. No to jest naprawdę duży plus. Do twojego studia myślę, że fajna sofa to na przykład ta Kiwik. Ona jest taka, ma fajny design i jest bardzo wygodna. Ja myślę,
że możemy pójść coś w tym kierunku. Spoko. Czy istnieje możliwość zaprojektowania blatu, wymarzonego blatu, który mógłby iść przez całą długość mojego pokoju? W IKEA mamy generalnie dwa rozmiary blatów, 186 cm okay. i 246 cm, ale te blaty można łączyć lub dociąć. Okay. Więc jak najbardziej możesz stworzyć sobie wymarzony rozmiar na całą długość pokoju. Też mamy blaty, które możesz zamówić do 4 metrów. Okay. Na wymarzony taki dokładny wymiar. Rozumiem. Mamy też dedykowane blaty stricte pod biurka. Jeżeli chodzi o biurka, to polecam zapoznać się w ogóle z ofertą gamingową, bo u nas właśnie teraz można dostać fajne biurka gamingowe. Są bardzo ergonomiczne, także dla graczy to jest bardzo fajna opcja. Blaty można podwyższać, regulować. O, też możesz sobie schować kable w takich sprytnych schowkach. Ja myślę, że widzowie warto się zainteresować. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Czy w projekcie mojego studia wykorzystamy elementy gamingowe z oferty IKEA? Wykorzystamy, oczywiście. Okay. Oprócz mebli takich gamingowych, jak wspomniałam, biurka, krzesła, mamy różne takie gadżety, różne akcesoria, które na pewno będą ci przydatne. Może pokażę na stronce, jak to wygląda? Tak, ja lubię takie gadżety, więc chętnie zobaczę. Mogę zaproponować na przykład stojak, uchwyt na kubek, takie tablice. O, uchwyt na kubek bardzo by mi się przydał, nie ukrywam, że nie. Tablice również. Lampa pierścieniowa do nagrywania dla youtuberów, to jest bardzo... Oczywiście, dodatkowe źródło światła, ja jestem za. Co jeszcze? Podkładki różnego rodzaju, ochraniacze i wiele, wiele innych. Stojak na słuchawki widziałem, to też możemy zastosować, tak? Stojak na słuchawki, jak najbardziej, pewnie. No to lecimy. Wiem, że wiele osób czekało właśnie na ten moment. Proszę Państwa, serdecznie chciałbym Was zaprosić do mojego nowego studia. Yo, let's go! Witam serdecznie. Pora dzienna, co prawda. Ten ledzik, czy Wy to widzicie? Wszystko, proszę Państwa, tutaj Wam opiszę. Pokażę już za moment, żebyście każdy element w tym pokoju po prostu zobaczyli. Zobaczycie też przebitki wieczorne, bo ten pokój wieczorem robi taką robotę, że to jest coś nieprawdopodobnego. Ale już teraz widzę, jest to pokój moich marzeń. Na takie studio czekałem, proszę Państwa. I co, może zaczniemy od tej części wypoczynkowej, bo jak w starym pokoju miałem gdzie spać, w sensie spałem tam, po prostu żyłem na co dzień, tak tutaj mam miejsce stricte do chillowania bomby. I zaczynamy od kanapy. Mamy, proszę Państwa, z tej strony kanapę. Mega fajne podłokietniki, bardzo stabilne, więc można coś położyć. Macie 10 lat gwarancji na taką sofę. Oczywiście poduszeczki w kolorach TK musi być. Normalnie jak kiedyś będzie nocka grana, to będzie kimany tutaj. Ta część pokoju to jest tak zwana przestrzeń. Ja to tak nazywam. Proszę Państwa, mam tutaj super pufy. Jak wpadną do mnie ziomale, to na pewno pochillują sobie bombę na tych pufach. Można sobie grać na przykład na konsoli z tyłu. Mamy też fajne mobilne stoliki, więc to też jest ekstra sprawa. Jak na przykład będzie trzeba coś przewieźć na drugą stronę, cyk, przewozimy z powrotem i mamy to wszystko tutaj, więc to jest naprawdę kozak. A jeśli chcemy tu mieć dużo miejsca na przykład do grania na VR-ze, to proszę Państwa, robimy sobie tak, poduchy można wrzucić tutaj i od razu nam się robi duża przestrzeń do funkcjonowania i na przykład grania. Przechodząc dalej, mamy oczywiście TV-k, ale mamy też szafkę, na której TV-k spoczywa. Fajnie zrobioną, bo są fajnie poukrywane kable, więc jest ekstra. Idąc dalej, obok telewizora mamy głośniczek, proszę Państwa. Wi-Fi jest mega fajny, bo jest jednocześnie lampą, ale również potężnym głośnikiem, który na pewno przyda się na parapetówkę. Można się połączyć z dowolną siecią i stworzyć sobie na przykład oddzielny system w sypialni albo w pokoju. Naprawdę fajna sprawa. No i tak wygląda ta część tutaj do chillowania. Oczywiście konsolka jest w środku, tego pokazywać nie musimy. Proszę Państwa, to jest fajne miejsce do chillowania, tak jak mówię. To jest ta strefa, ale pewnie ciekawi Was stanowisko, więc ja już sobie wstaję i bierzemy się, proszę Państwa, za tą część. Zaraz przy wejściu do pokoju rozpoczyna się już ogromny blat. Tak sobie wymarzyłem, żeby przez całą długość mojego studia po prostu ciągnął się blat z biurkiem. Udało się to zrealizować dzięki IKEA. Natomiast rozpoczynając, mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni. To już widzieliście wcześniej, jak tutaj uzupełniałem. Witryna na książki już uzupełniona. Moje arsenalowe gadżety, jakieś z kosmosu gadżety. Jestem freakiem i tego, i tego. Tak jak mówię,
mówię, szkoda, że nie mam pudełkowych gier, tylko wszystko w digitalu, bo bym sobie tutaj je ładnie poustawiał. Ale dobrze to wygląda i cieszę się bardzo, że tyle przestrzeni tutaj mamy. Przechodząc dalej, proszę Państwa, idziemy do stanowiska. I tutaj tak, Game Changer, który dla mnie jest fenomenalnym gadżetem, czyli uchwyt na kubek. Proszę Państwa, mam tu uchwyt na kubek i oczywiście nie może w niej zabraknąć yerba mate. Korzystam z tego bardzo, bo na starym biurku, jak śledzicie moje poczynania, to wielokrotnie pewnie widzieliście, jak nawet na live sobie yerbę wylałem. Teraz takiego problemu nie ma, bo mam uchwyt. Więc ja już sobie yerba mate odkładam. Idźmy dalej, proszę Państwa, zaczynamy. Są głośniczki, do specyfikacji zrobimy taki techniczny odcinek i wszystko Wam opiszę. Natomiast tak, mamy głośniki, trzy monitory, stand na mój mikrofon, oczywiście mikrofon, klawiaturka, interfejs, podkładka, która również, proszę Państwa, znajduje się w asortymencie IKEA. Potestowałem ją już kilka dni i muszę Wam przyznać, że naprawdę jest fajnie wykonana, nie ślizga się, co bardzo ważne, no i na FPS-iakach już testowana, daje radę, więc w gierkach również się sprawdza. Bardzo polecam, bardzo lubię podkładki na całą długość, gdzie mogę sobie położyć klawiaturę, myszkę i to wszystko jest po prostu na jednej podkładce, mega spoko. Krzesło, ergonomiczne krzesło gamingowe, które można regulować w 5 różnych wysokościach, przez co mój kręgosłup totalnie się nie męczy, bardzo polubiłem to krzesło, korzystam już, jak zresztą widzicie na nagrywkach, jest gituwa mocna, a czasem jak chcesz sobie pochillować, to robisz tak. Dobra, tak jeszcze nie robiłem. Może tego nie praktykujmy. Schodząc troszkę niżej, proszę Państwa, mamy tutaj matę, która, no to jest game changer. Dzięki temu mój fotel się nie ślizga i nie niszczy podłogi. Nie chcecie wiedzieć, jak wyglądała podłoga w moim starym pokoju, tam gdzie jeździłem fotelem. Mamy kolejny game changer. Tych game changerów tutaj na dole jest mnóstwo, moi drodzy, podnóżek. Dzięki niemu normalnie sobie siadam przy komputerze, reguluję stopami kąt nachylenia, przez co zmniejszam napięcie karku i kręgosłupa. Idealne, jeśli spędzacie dużo czasu przed komputerem. Taki podnóżek sobie załatwcie, super sprawa. Trzeci game changer w tym pokoju to nic innego jak stojak na peceta na kółkach. Jeśli chcecie szybko się dostać na przykład do USB z tyłu, cyk, wyjeżdżacie sobie albo wjeżdżacie z powrotem. Jeśli chcecie driftować komputerem po pokoju, również taka opcja istnieje, ale nie polecam. Wychodząc do góry, poza koks ludzikiem, którego sobie mogę ustawić jak sobie chcę, w zależności od moodu, mam jeszcze stojak, proszę Państwa, na słuchawki. Stabilny bardzo, moje słuchaweczki sobie ładnie leżą. Elegancko wszystko na biurku jest, proszę Państwa, ułożone, a porządek to jest coś, co bardzo lubię w swoim studio. No i proszę Państwa, jak moja kamerzystka oddali się troszkę dalej, zobaczycie, jak to biurko jest ogromne. Moja kamerzystka oddaliła się i widzicie, jak duży jest blat w moim pokoju. Bardzo się cieszę i dziękuję IKEA, że mogliśmy zrealizować tak niestandardową długość blatu, za co bardzo dziękuję. Jest to blat drewniany, proszę Państwa, bez problemu radzi sobie z mnóstwem sprzętów, które stoją tutaj na biurku. Jest mega solidny, dlatego bardzo się cieszę. A jeśli wy chcielibyście sprawdzić biurka gamingowe, to zapraszam do linku w opisie, bo tam macie stricte gamingowe biurka w 2 rozmiarach, które możecie sobie dobrać i po prostu takie biureczko załatwić. Naprawdę te biurka są kozackie. Mnie akurat zależało na bardzo długim biurku, dlatego też zdecydowałem się właśnie na takie. Ale wy, jeśli nie potrzebujecie aż tylu miejsca, to myślę, że warto się zainteresować. Link w opisie. No i zostawiłem sobie na koniec moje takie małe atrybuty, moje trofea, czyli proszę Państwa, półeczka z YouTube'owymi trofeami, tu jest za 1 000 000, tutaj mamy za 100 000, tutaj mamy mojego ulubionego rapera, jeśli ktoś zgadnie, może napisać w komentarzach, o kogo może chodzić, narysowane jest to przez moją kuzynkę, którą pozdrawiam serdecznie, mamy łapę, którą też można dostosować w zależności od moodu, mam obraz od Kowina, dzięki Kowin, no i mam, proszę Państwa, Neonik TK, który mam nadzieję niedługo będziecie widzieć na odcinkach, świeci dosyć mocno. Nie wiem, czy mnie widać w ogóle, ale kurczę, no jest to logo, proszę Państwa, które zawsze chciałem mieć w pokoju, no i jest. Mogę sobie też roletę ściągnąć w dół, co spowoduje, że natychmiastowo LEDy zaczną robić robotę w pokoju. Odwróćmy się na przykład tutaj i zobaczcie, że już to inaczej wygląda, prawda? Wieczorem zobaczycie przebitki za moment, takie wieczorne z mudzikiem na maksa, ale już teraz robi to robotę, więc nawet w ciągu dnia jestem w stanie po prostu taką atmosferę sobie zapewnić, przez co jak nagrywam odcinki, to widzicie LEDy, które są widoczne. No i jak chociaż raz wpadliście na mój kanał, to doskonale wiecie, co to za obraz z tyłu. Super panowie monterzy skierowali mi światła na obraz. Ja sobie go przed chwilą przywiesiłem, to znaczy widzieliście to w tym odcinku, a patrzcie, jaki jest efekt, jak zapalę światło. Uwaga, pam, 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 pam. Wygląda to przekozacko. No i nie byłbym sobą, jakbym panu montażysty nie utrudnił życia, dlatego jakieś fajne przebiteczki, proszę Państwa, teraz do muzyczki, żeby zobaczyć pełnię tego wszystkiego. Let's go.
Moi drodzy Państwo, to by było na tyle, jeśli chodzi o room tour. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu element pokoju, który podoba Wam się najbardziej, albo jakaś rzecz tego pokoju, która po prostu przypadła Wam do gustu najbardziej. Ja też zdradzę w komentarzach, co tutaj najbardziej mnie jara, ale generalnie jaram się całym tym studiem. Jest to studio marzeń. Proszę Państwa, o takie studio walczyłem i nagrywałem tyle lat filmy, dlatego cieszę się, że się udało je zrealizować. Bardzo dziękuję za pomoc, bo gdyby nie IKEA, nie wyglądałoby to wszystko tak kozacko. Super, że spełnili moje zachcianki, które gdzieś tam miałem i wszystko udało się zrealizować. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do sprawdzenia oferty, bo mają super gamingowe produkty, które możecie zgarnąć, dlatego odsyłam was do opisu. Sprawdźcie sobie i sprawdźcie sobie takie do pokoju. Lol, ale to powiedziałem. No widzowie, więc tak to wygląda, ale teraz muszę zacząć nagrywkę, więc życzę wam miłego dzionka, zostawcie łapę w górę. Jak będzie 100 tysięcy, tak mówiłem na początku, to będzie daily i moja narzeczona mnie zabije. Więc pa, do następnego. Yo!